Tutaj na rzece pan sobie łapie rybki w takich klimatach, czyli palemki, woda czyściutka. Ten co jest w poniedziałek, a jednak trafiliśmy. To jest właśnie ten bazar. Pokażę wam teraz jak można sobie taki pawilon wynająć, zamówić sobie drinki czy coś i zobaczcie. Z widokiem na wybrzeże albo na morze. Zamawia się dany numer pawilonu. A tam ktoś właśnie sobie chilluje. No i fajnie. Nawet się można jakąś łódeczkę sobie wynająć. Też tam pan stoi. Pięknie, nawet ponurkować. Czy tam posnurkować. Bo jest zejście bezpośrednio do morza. Sobie drinka zamówić, bo tu też jest bar. Z jednej i z drugiej strony. Masaże są różnego typu. Tam pani i pan wykonuje. Powiem wam, że ciekawa opcja, jakby kto chciał. Samo można sobie parasoling i sobie polatać. O, woda czyściutka. Bardzo ciekawe miejsce. Jakby ktoś chciał sobie szampana zamówić tutaj, no to macie 29 euro. O, a pokażę wam tutaj jakie są opcje na tablicy z tymi domkami, z tymi tarasami, są z jedzeniem. Może pokażę, nie będę po kolei. Jest nawet opcja z jedzeniem 200–250 euro, od której do której. No, można powiedzieć, że te tablice są wszystkie takie same, tylko w innych językach, w rosyjskim. No, oczywiście w polskim nie ma, nie? Angielski, rosyjski, niemiecki, bo ich tutaj jest najwięcej. A ja teraz się udaję plażą w stronę naszego hotelu. Czyli spory kawał mam do przejścia. Gdzieś około 2–3 km. Ale fajnie jest to tak wieczorkiem. Pójdę już pomalutku i zobaczę co tam z Anią. Czy jest jej lepiej, czy nie. Naprawdę teraz to się miło i przyjemnie spaceruje. Jest coś pięknego. Idziesz i idziesz, fajnie. Nie jest za ciepło, że pod człowieka leci. Zajebiście. idąc tak brzegiem plaży, można napotkać wiele ciekawych takich bungalowów. Każdy ma hotel, jakieś tam opcje. No fajne nawet. Jak ktoś lubi sobie w takim czymś posiedzieć. Oczywiście z widokiem na morze. Sesje. Zobaczcie. Panowie fotografowie wyłapują taki narybek. A tutaj przy hotelu napotkałem takie małe zoo. Zobaczcie, gołąbki. Jakieś tam, nie znam się na tych ptaszkach. No ale tutaj to bardziej takie znane. Ładny. Ładny, kolorowy. Kury. Koguty. Egzotyka. O, tu takie jakieś nasztroszone takie. Też jakieś kury. O, tu gołąbki widzę. Nie gołąbki, tylko gołębie. Chyba mnie to Ania poprawiła. No nie wiem, czy to są pawie, czy tam... Pawie. Faktycznie. Cześć, mistrzu. Oczko jakieś. I atrakcja hotelowa. U nas na wsi to normalnie. Jakieś koguty z piórami na nogach. O, tam jakie ładne. Może tego pokażę najpierw. Ale tam jest takie ładne. O, nawet króliki są. Zobaczcie. Się chowają, kurczę, bo ciepło. Teraz jest 25 stopni. Ładna morda. No i oczko tutaj. Jest tam parę rybek. Te białe to nawet spore. Na patelę. No patrzcie te jakieś. Puchate jakieś. Są tabliczki poopisywane. Mykam dalej. O, a tu osraniec dachowy. Zwykłe, takie polusy jakieś. Spacerek zakończony. Już jestem w hotelu. A teraz idę zobaczyć, co tam u Ani. No i na kolację. 6 godzina. Troszkę mnie nie było. Ale obeszłem. Kilka hoteli. Zrobiłem tych kroków dzisiaj. Więc widzimy się później. No i wróciłem do pokoju. Ania umiera. Bardzo źle się czuje. A tutaj z smażą już grilla. Już tam jakieś kurczaczki albo coś. Coś pieką. No. No ja pójdę na kolację. Ania znowu będzie leżeć. Ale ona mówi, że ma swoje jedzenie. Czyli bułka. Zjadłam 2,5 bułki. I woda. I piję wodę. Ale myślę, że jutro dojdzie do siebie. Więc jutro będzie jakiś tam plan. Wszystkie picie, które dodają oni tutaj do drinków, Sprite, Mirinda, czy tam cola, to jest wszystko tak ohydnie słodkie. Ja w Polsce nie piję w ogóle żadnego słodkiego picia, tylko wodę. No i wczoraj wpadłam na taki genialny pomysł, żeby mi zrobił wódkę z wodą. Kasia wpadła. I ta wódka z wodą mi zaszkodziła. Faktycznie smakowało to lepiej niż ten Sprite. A dzisiejszy dzień jest dramatem. No bo nie, no może z tą wodą był dobry pomysł, ale żeby jej dał albo z pudełka, albo z butelki. A on pewnie, wiecie jak to. Nie wiadomo, co to była za woda. Wlał pewnie z kranu, tak. Tak jak nalał tej wódki, czy tam, nie wiem co ona tam miała, gin, czy rum, czy co to tam. I żeśmy nie patrzyli, co on tam lała. Na pewno wlał z kranu, no i nie, Ania... on lał z tego dystrybutora, tam... Ten dystrybutor, w którym leje się Sprite'a i Cole, to też w ogóle nie jest Sprite. No tak, ale... No to tam też nalał tą wodę, ale nie pomyślałam, że to mogło być coś takiego. Ale to mogła być woda do mycia rąk. Dobra, nie ma tematu. My sobie podyskutujemy. No to do jutra. Nie będziemy już dzisiaj wam pokazywać tam jedzenia, grillów i tego, bo... No codziennie to samo jedzenie, nie? No jedzenie nie jest może to samo, ale... No jedzenie jak jedzenie, nie? Albo kurczaki, albo ryby, albo to, albo tamto, albo makarony. No. No i tyle. Nara, do jutra. A więc siemanko, wróciliśmy dzisiaj do Manavgat. Wymienić tą bluzę. No i idziemy na bazar. A potem jest plan, żeby jechać na wodospady. Ale to zobaczymy. Wiecie co? Wprowadziłem wam w błąd. Wczoraj mówiłem, że nie trafiliśmy na ten bazar, ten co jest w poniedziałek, a jednak trafiliśmy. To jest właśnie ten bazar. Tutaj pokazywałem w poprzednim, nie wiem właśnie odcinku, jak to wyjdzie, ale że tutaj było pełno owoców. A zobaczcie, dzisiaj jest pusto. A dzisiaj jest środa, więc jednak nie ma tego bazaru. No i pewnie mojej bluzy też nie wymienię. No ale cóż, tak bywa. Idziemy zobaczyć w tamtą stronę. No faktycznie tutaj jest wszędzie puściutko, nie? Tylko tu w tym miejscu są bazary. No te co są pod w takiej hali, o można powiedzieć. Idziemy zobaczyć dalej. Ocenimy, czy wymienię, czy nie. No i wyszliśmy z bazaru i teraz kierujemy się w stronę wodospadów. Idziemy sobie spacerkiem, mamy jakieś 3,5 km. No i chcemy tymi uliczkami tak sobie spacerować i zobaczyć jak tutaj ludność żyje. No i po kolei będziemy zwiedzać jeszcze wodospady. No chcemy pozwiedzać wodospady i potem w stronę ruin i chcemy iść wybrzeżem. Tutaj na rzece pan sobie łapie rybki w takich klimatach, czyli palemki, woda czyściutka. Tak to można łowić rybki. A zobaczcie tutaj, ślub turecki. Elegancko. Serduszko. A jednak jestem w środku i wam mogę pokazać jak to wygląda. Zobaczcie, tak jak wspominałem, stoją sobie nad brzegiem morza, dwa kamperki. A tutaj z boku ruiny.